Śląska droga jako szeroki i niezbyt stromy szlak cieszył się w tym czasie sporą popularnością, szczególnie w dni, kiedy nie działał wyciąg na kopę. Szlak prowadził z Karpacza dnem Białego Jaru tuż przy Złotym Potoku. Latem zagrożenia w tym miejscu nie było. Zimą, jak się później okazało, była to śmiertelna pułapka. Dwudziestego marca w Karpaczu i dolnych partiach gór była piękna, słoneczna pogoda. Wiał lekki wiatr. Powyżej granicy lasu wiatr był już jednak znacznie silniejszy. Wyciąg był zamknięty. Turyści, którzy chcieli wjechać na górę, byli informowani o trudnych warunkach oraz o lawinie, która zeszła 3 dni wcześniej. Większość rezygnowała z wyjścia w góry. Część zdecydowała się jednak ruszyć na szlak. Oni chcieli pójść na to Śnieżkę, wtedy warunki były jakie były, tutaj była piękna pogoda, ludzie z krótkimi rękawkami, marzec, opalali się, wyciąg nie był czynny, bo na górze wiało tam ponad 20 metrów wiatru, ale ci tu przyszli, no zobaczyli wyciąg nieczynny, piękna pogoda, słońce, idziemy do góry, no więc oni jakby poszli do góry, a do nich dołączyła reszta ludzi, którzy tutaj byli, a jak grupa idzie, to my też pójdziemy, nie? No, jak mówię, stado owiec. Turystów idących w górę po wyjściu powyżej granicy lasu uderzył silny wiatr. Część osób, widząc trudne warunki, zrezygnowała z dalszego wejścia. W górę ruszyła jednak niespełna 30-osobowa grupa składająca się z Rosjan, Niemców i Polaków. Turyści nieświadomi zagrożenia zbliżali się do dna Białego Jaru. Lawina zeszła kilka minut przed godziną 11. Na jej drodze znalazły się 24 osoby. W tym czasie w Białym Jarze mogła leżeć warstwa śniegu licząca od metra do nawet 2 metrów. Osunęła się znaczna część śniegu. Prawdopodobnie było to blisko 60 tysięcy metrów sześciennych śniegu. We wczesnych godzinach popołudniowych odezwał się telefon, biorę telefon, dzwoni mój dobry znajomy, kierownik wyciągu krzesełkowego w Karpaczu na kopę, Zbigniew Pawłowski, niezwykle zdenerwowany. No, pytam, Zbyszek, co jest? Mówi, Andrzej, przyjeżdżaj natychmiast, wielka lawina w Białym Jarze, cała wycieczka kilkunastoosobowa ze Związku Radzieckiego z Kujbyszewa pod zwałami śniegu, również kilku Polaków. Akcja trwa, przyjeżdżaj na miejsce. Mówią, jakie szczegóły? Nie ma szczegółów, nie mam czasu, przyjeżdżaj. Impet uderzenia był ogromny. Lawina uderzyła w zakręt śląskiej drogi w Białym Jarze. Miała ponad kilometr długości. Teren przysypany został tonami śniegu, którego głębokość wahała się od kilku do blisko 20 metrów na czole lawiny. Rozpoczęła się akcja ratunkowa. Pierwsi byli oczywiście ratownicy, którzy mieli dyżury w górach wtedy, prawda? To oni zaczęli jakby działać, nie? Później no, dochodzili jakby też ludzie z dołu, z zakładów pracy tutaj naszych karpackich. Gdzieś tam za jakiś czas wojsko przyjechało. No to było tak zwane pospolite ruszenie, prawda? No bo raz, że potężna tragedia, dużo ludzi zasypanych no i gdzieś no, trzeba było to zrobić. Oczywiście też i ratownicy szybciej, był alarm dla grupy, ówczesny naczelnik świętej pamięci Stasiu Kierzuń, no też uruchomił jakby no, całą grupę, wtedy jeszcze tutaj sudecką grupę, bo myśmy jeszcze wtedy nie było podziału, więc ta grupa sudecka, tutaj szczególnie ratownicy Kotliny Jeleniogórskiej i z Karpacza i z Jeleniej Góry no, i ze Szklarskiej Poręby, no wszyscy, że tak powiem, tutaj przyjeżdżali do Karpacza i udawali się tam właśnie w rejon tej tragedii. Grupa, w której wtedy akurat skończyłem tak zwany staż kandydacki, byłem już ratownikiem pełnoprawnym, młodym, co prawda, o niewielkiej wiedzy lawinowej, to też na pewno. Nie byliśmy przygotowani do takiego widoku, to jest pierwsza rzecz, bo widok był ogromny. Po drugie, pracowaliśmy pod ogromnym napięciem, może nawet presją wydobywania tych ciał, bo nie bardzo wiedzieliśmy, co pod tym śniegiem jest. Po trzecie,
nie zdawaliśmy sobie sprawy, znaczy sondy, które mieliśmy wtedy, to były takie metalowe pręty, stalowe, cienkie, które się półmetrowe, które się skręcało i one działały w miarę skutecznie do 2 metrów. Natomiast jeżeli były dłuższe jak 2 metry, no to wtedy przekłamywały, czyli mijały gdzieś tam i trzeba było ciągle tymi sondami dziubać. Dalej sonda kosodrzewina, na przykład gałąź kosodrzewiny działa tak samo jak ciało człowieka i tutaj nas było sporo pomyłek. Ponieważ wydawało nam się, że natrafiliśmy na ciało, tymczasem była ta kosodrzewina i dużo było takiego niepotrzebnego kopania. Po trzecie buty. No, było tych mankamentów dużo, dlatego że nie mieliśmy wtedy jakiegoś specjalistycznego ekwipunku. Był to sprzęt głównie narciarski, czy jakieś takie portki, elastyki. Buty bardzo zresztą ładne w sensie wyglądu, no ale zupełnie niepraktyczne, przemakały, trudno je było wysuszyć, pastowaliśmy je, smarowaliśmy jakimiś dowotami, niewiele to pomagało. Na ratunek ruszyli ratownicy GOPR, żołnierze Wojsk Obrony Pogranicza i przygodni turyści. Niespełna 2 godziny od rozpoczęcia akcji znaleziono 2 pierwsze śmiertelne ofiary. Metr sześcienny takiego śniegu ważył około 300-400 kg. I w związku z tym kopać łopatami i jeszcze sondować było to ponad ludzkie siły. Więc gdyby nie wojsko, nie dałoby się w takim szybkim tempie te osoby wydobyć. Myśmy dotarli z Józkiem Kobecem, moim kolegą, i z grupą żołnierzy dokopaliśmy się do właśnie pilota Wawryniuka. Potem pomagaliśmy, znaczy, wie pan, żołnierze w zasadzie jak dokopywali się do krwi, na przykład do śladu krwi, czy do innej krwi i byli pewni, że tam znajdują się zwłoki, natychmiast odchodzili, więc ta czynność wydobycia zwłok należała do ratowników i słusznie, bo niby dlaczego żołnierze mieli to robić. Żołnierze nie są do tego, nie byli do tego przygotowani, młodzi chłopcy, ani psychicznie, ani umiejętnościami, więc no i potem te zwłoki transportowano to pogonami na dół. Późnym popołudniem na lawinisku pracowało już blisko 100 osób. Do pomocy włączyły się kolejne grupy, w tym ratownicy Chorskiej Służby. Wieczorem na miejsce dotarły zorganizowane grupy żołnierzy i słuchacze Szkoły Oficerskiej w Jeleniej Górze, jednostki Milicji Obywatelskiej, Straży Pożarnej, mieszkańcy Karpacza, Szklarskiej Poręby i turyści. Wieczorem w całą akcję zaangażowanych było już blisko 500 osób. Kto mógł, chwytał łopaty i pędził do Białego Jaru. No, sytuacja była o tyle tragiczna, że już zaczął zapadać zmrok, nim te siły się zmobilizowały. No a ogrom tej lawiny przerastał możliwości. Wszyscy przystąpili do ratowania, ale zdawali sobie w pełni sprawę, że chyba nikt spod tego zwałowiska śniegu nie ocalał. Ratownicy posługiwali się sondami, sprzętu jednak brakowało, teren do przeszukania był ogromny. Zapadła decyzja o poprzecznym przekopywaniu lawiniska. Tego samego dnia wydobyto ciała 8 kolejnych ofiar. Ratownicy wciąż nie wiedzieli jednak, ile osób może być uwięzionych pod śniegiem. Cała ta akcja trwała pod presją, że może zejść kolejna lawina, bo przecież ten nawis jeszcze wisiał. Ściągnięto moździerze, ściągnięto działo bezodrzutowe. Nie udało się tego nawisu zlikwidować, a więc też była ogromna potrzeba jakby kontrolowania, co się tam na górze dzieje w tym momencie i czy dla kolejnej grupy tych osób, które tam się znalazły z potrzeby, nie stworzy się zagrożenia dla ich życia. A więc te okoliczności były niesamowite. I dzisiaj widzimy z perspektywy czasu, jeszcze słuchając tych, którzy brali w tym udział, jak było to spontaniczne, jak ogromna trauma wtedy była, jak z potrzeby serca ludzie się szybko zorganizowali, żeby tą pomoc nieść. Poszukiwania prowadzono także w nocy. 21 marca przed południem wydobyto ciało 11 ofiary. Pod koniec dnia ratownicy byli już niemal pewni, nie prowadzą akcji ratowniczej, a poszukiwawczą. W piątek 22 marca przed południem wydobyto zwłoki 3 kolejnych ofiar. Późnym popołudniem ratownicy dotarli do 2 kolejnych. Akcję zakończono o zmroku.
Kolejnego dnia o poranku ponownie rozpoczęto przeszukiwanie lawiniska. Przed południem odnaleziono ciało 17 ofiary. O godzinie 18 akcja ze względu na trudne warunki atmosferyczne została przerwana. Nadzieje na znalezienie żywych osób były nikłe. W lawinie pozostały dwie osoby. Ciało turysty z NRD wydobyto dopiero 1 kwietnia. Ciało 19 ofiary, także niemieckiej turystki, 5 kwietnia. Ciała znajdowały się w czole lawiny. Z tej perspektywy 50 lat możemy tylko mówić tak. Akcja została zorganizowana, uratowało się 5, 19 zginęło, ale pozostaje to żywym ku przestrodze. Cały czas hasło przez te 50 lat i na następne, że nie można tych gór lekceważyć. Dla mnie przynajmniej to było coś takiego, że no zrobiło to duże wrażenie, prawda? Ja pierwszy raz widziałem taką dużą lawinę w ogóle, która była naprawdę no, olbrzymia, nie? Później oczywiście z biegiem czasu tych lawin widziałem więcej, bo tymi lawinami się zajmuję, no więc one jakby inaczej do tego podchodziłem, ale wtedy tak potężna lawina, też była wiedza, że ileś tam ludzi zostało zasypanych, coś tam, no to powiem tak, że tego się nie zresetuje i tego się nie zapomni.